Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro. Witam Państwa w programie Kętrzyn Flash. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Inauguracja piłkarskiej trzeciej ligi. Miasto Kętrzyn przyjazne rowerzystom. Atrakcje dla dzieci na ostatnie dni wakacji. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. Burmistrz miasta Kętrzyn zaprasza na uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia o godzinie 8.30 odbędzie się msza święta w Bazylice Świętego Jerzego, po której nastąpi przemarsz na Plac Armii Krajowej i złożenie kwiatów pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom obrońcom ojczyzny 1939-1956. Piłkarze kętrzyńskiej Granicy zainaugurowali trzecioligowy sezon. Niestety 8 sierpnia w meczu na własnym stadionie ulegli drużynie KS Finisz Parkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1-5. Bramkę dla Granicy zdobył w 51. minucie Kacper Rałowiec. Biorąc pod uwagę, że ja z zespołem pracuję 2 tygodnie, no to wiadomo, bardzo silny przeciwnik, który ma zupełnie i zupełnie będzie o inne cele walczył w tym sezonie niż my. Bardzo się cieszę, że takiego żeśmy też mieli na otwarcie, bo chłopcy mogą zobaczyć, jaka jest różnica, jak ten poziom gry w trzeciej lidze będzie się utrzymywał i mamy nad czym pracować. No myślę, że do następnego meczu będziemy trochę wniosków wyciągniemy. Ja oczywiście każdy taki mecz traktuję na zasadzie dodatkowej analizy i co są dla mnie bogate kolejne doświadczenia i mogę działać dalej z zespołem i pracować. Bardzo się cieszę, no aczkolwiek no też mogę powiedzieć, że ta jedna bramka, którą strzeliliśmy, też jest otwierająca nasz występ na poziomie trzeciej ligi. Cieszę, że wpadła, bo gorzej by było, gdybyśmy przegrali wyżej. Gratuluję Finisz Parkietowi tego wspaniałego zwycięstwa i wysokiego. Myślę, że jak na otwarcie, to dobrze rokuje im na przyszłość. Chyba mieliśmy okresy nawet niezłej gry. 12 sierpnia na boisku przy ulicy Bydgoskiej nasza drużyna podejmowała GKS Wikielec. Mimo dobrej gry, po zaciętym i dramatycznym meczu nasza drużyna przegrała 0-1. Muszę powiedzieć tak, że myślę, że ten mecz dzisiejszy to typowo mecz walki. Myślę, że remis tutaj był najbardziej sprawiedliwy i trzeba powiedzieć jedno. No, my mieliśmy swoje okazje, ale również trzeba oddać jedno. Granica też miała, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie bramkarz wybronił nam 2-3 sytuacje bardzo, bardzo groźne i później w drugiej połowie mieliśmy tam po stałym fragmencie bardzo dobrą sytuację z głowy. Później jeszcze jedna sytuacja, gdzie wyjechaliśmy. No i trzeba powiedzieć jedno, to co nam tydzień temu los zabrał, no dzisiaj oddał i ten słoneczko nam przyświeciło i dobrze rozegraliśmy akcję w kontrataku i Sobociński zagrał dobrą piłkę prostopadłą, Picelok ją wykorzystał i możemy się tylko z tego cieszyć, ale chciałbym też tutaj pogratulować dla trenera Granicy i dla zawodników, bo dzisiaj bardzo dużo zdrowia i serca włożyli w dzisiejszy mecz i na pewno taki mecz boli i mówię, my przeżywaliśmy to w piątek, a trafiło dzisiaj na Granicę i myślę, że my na pewno dzisiaj cieszymy się ze zwycięstwa. Warto dodać, że od nowego sezonu miasto Kętrzyn jest głównym sponsorem Granicy. Granica to 70 lat historii, nie tylko piłki nożnej, ale sportu kętrzyńskiego i to jest naturalna sprawa, że miasta, nasze firmy i zachęcamy wszystkie inne podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, wspierajmy Granicę, wspierajmy kętrzyński sport, to nasza ojczyzna, to nasza mała właśnie piękna sprawa, żeby tu walczyć, wygrywać, czasami przegrywać, tak jak w życiu. Mamy bardzo trudną sytuację, nie ukrywajmy, jeśli chodzi o kadrę, dobrze, że jest trener pan Mirosław Miller z dużym doświadczeniem, młodzi chłopcy i słusznie określił to zarząd i trener. Budujemy zespół, walczymy. Każdy mecz jest najważniejszy, każdy mecz to nowe doświadczenie, każdy mecz to wiedza, każdy mecz to przyszłość. A co będzie? No zobaczymy. Piłka jest tak czasami nieprzewidywalną sprawą i piękną, tak jak sport, że oto ktoś słabszy teoretycznie pokonuje króla. Kętrzyn staje się miastem coraz bardziej przyjaznym rowerzystom. Wskazuje na to rosnąca ilość ścieżek rowerowych.
Obecnie władze Kętrzyna pracują nad powstaniem nowych ścieżek na terenie miasta. Inwestycje drogowe w mieście Kętrzyn, te planowane, te realizowane, przewidują budowę ścieżek rowerowych. Mamy w tym momencie tak zwany boom na czynne, aktywne spędzanie wolnego czasu. Są to rowery, jest to bieganie i te inwestycje drogowe, które w najbliższym czasie są planowane, również przewidują powstanie ścieżek rowerowych. Chociażby Westerplatte bis, jest to jedna z najważniejszych inwestycji, które są przed nami, jeżeli chodzi o plany inwestycyjne miasta Kętrzyn. Ona przewiduje powstanie ścieżki rowerowej, również remonty, modernizacje innych dróg, chociażby drogi ulicy Poznańskiej, również przewiduje powstanie ścieżek rowerowych. Docelowo chcemy stworzyć cały system ścieżek rowerowych w naszym mieście, który będzie sobą połączony, będzie stanowił jeden organizm, będzie służył nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta. Kętrzyn przystąpił także do programu Miasto Przyjazne Rowerzystom, czego efektem będą między innymi nowe miejsca parkingowe dla rowerów. Nasze miasto znajduje się również na szlaku ścieżek łączących kilka województw i atrakcyjnych miejsc naszego regionu. Miasto Kętrzyn systematycznie realizuje inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania przebiegu tras rowerowych, które miałyby połączyć dwie wielkie inwestycje rowerowe, takie jak Wielką Pętlę Mazurską, będzie to 300 km ścieżek rowerowych, które miałyby oplatać Jeziora Mazurskie, oraz trasę Polski Wschodniej, która przebiega przez 6 województw Polski Wschodniej, tak zwane Green Velo. Planowana trasa przebiegałaby przez Korsze, Reszel, Świętolipkę, Kętrzyn oraz Gierłosz. Kolejne dodatkowe warianty tej trasy to trasa na linii Kętrzyn-Barciany oraz dobudowa niedokończonego odcinka Stara Różanka-Srokowo. Poza ścieżkami rowerowymi miasto Kętrzyn przystąpiło do programu Miasto Przyjazne Rowerzystom. Tym samym w mieście powstaną nowe miejsca parkingowe umożliwiające parkowanie rowerów nawet z dużym obciążeniem dla turystów. Miejsca takie powstaną m.in. na Placu Piłsudskiego. Sierpnia w kętrzyńskim amfiteatrze można było potańczyć do muzyki w rytmach disco polo. Na scenie wystąpiły zespoły Speed, Summer Night oraz znany z przeboju Ale Aleksandra, André. Czy jeszcze usłyszę, czy spojrzę w te oczy, czy dane nam będzie? Jeżeli chodzi o muzykę disco polo, sam początek przewiduje na 2010 rok, nawet 2009, bo to wtedy powstała Stracona Miłość. Natomiast sam gatunek muzyki disco polo powstał w mojej głowie na weselach. Na weselach, bo wcześniej graliśmy wesela. Zrobiłem cover piosenki Milano o Tobie kochana, który był puszczony w internecie. Dosyć się fajnie przyjął, spodobał się publiczności. No i wtedy właśnie po tej piosence z panem aranżystą z Trójmiasta, DJ Velu, zrobiliśmy wspólnie piosenkę Stracona Miłość, później urodziny u Haliny i tak to wszystko poszło aż do Aleksandry. Od początku wakacji uczniowie szkół podstawowych mają możliwość uczestniczenia w półkoloniach organizowanych przy wsparciu Urzędu Miasta. Obecnie swój turnus zakończył zespół szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Dzieci poza zajęciami i zabawami w szkole korzystają bezpłatnie z atrakcji, jakie zapewnia miasto. Odwiedzają stado ogierów, kompleks rekreacyjno-sportowy Kętrzynianka oraz kino Gwiazda. Od 17 sierpnia półkolonia zaczyna się w szkole podstawowej nr 3. W pierwszym tygodniu mieliśmy 42 osoby, teraz mamy mniej, ale z racji osób niepełnosprawnych, które są u nas w szkole, a więc dwie osoby, w związku z tym do jednej z grup dołączona jest jeszcze jedna pani, która posiada kwalifikacje do tego, żeby zajmować się takimi dziećmi, więc zarówno dzieci i te zdrowe, jak i te, które mają pewne dysfunkcje, korzystają z dobrodziejstwa tego, które możemy im zaoferować i które powinny być. Bardzo fajnym pomysłem jest sprawa taka, że w ciągu 2 miesięcy wakacji dzieci mogą korzystać nieustannie z naszej pomocy, dzięki oczywiście Urzędowi Miasta, który coś takiego wprowadził, a więc
koniec roku szkolnego, rozpoczynamy półkolonie w jednej ze szkół i przez całe 2 miesiące korzystamy z takich półkolonii w każdej jednej szkole. Jedna szkoła ma 3 tygodnie, załóżmy, zajęć, inne mają po 2 tygodnie zajęć, a więc dzieci mają zapewniony i posiłek, i zabawę, i atrakcje, oczywiście opiekę podczas, kiedy rodzice pracują i nie ma się kto dziećmi po prostu zająć. Także inicjatywa warta poparcia i naprawdę pochwalenia. Ostatnie tygodnie wakacji obfitują w szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. W Bałtyckim Centrum Bilardowym o godzinie 16 w każdy wtorek i czwartek odbywają się wakacyjne warsztaty bilardowe. W programie przewidziane są m.in. nauka podstaw gry w bilard, ćwiczenia prawidłowej postawy przy stole czy nauka różnych odmian gier. Wiadomo, że w wakacje bilard jako bilard jest trochę taką dyscypliną sportową, którą mniej uprawiamy niż na przykład w zimę, tak? Także jest trochę mniej ludzi, ale ogólnie zainteresowanie warsztatami widzę. Są zarówno dzieciaki, przychodzą zarówno takie, które uczęszczały od jakiegoś pół roku już do szkółki bilardowej, ale także są nowi rodzice, nowe dzieci. Tak jak tu widzimy, pani pierwszy raz była, dopiero zaczyna się uczyć. Inni się uczą cały czas czegoś nowego, tak? A inni się uczą podstaw po prostu. Dla każdego, każdy coś dla siebie znajdzie, i starsi, i dzieci. Także z chęcią, serdecznie bardzo zapraszam. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do końca sierpnia na wakacyjną przygodę w bibliotece. W zamkowej czytelni dla dzieci i młodzieży w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od początku wakacji odbywają się zajęcia dla dzieci. Biblioteka oferuje m.in. zabawy z piosenką polską i angielską, bajki, wiersze, zajęcia plastyczne, teatralne czy filmy animowane. Wakacyjna przygoda w bibliotece sprawdza się jak co roku. Dzieci chętnie korzystają z zajęć zorganizowanych właśnie tutaj na terenie biblioteki. W lipcu chętnie przychodziły, korzystały właśnie z zajęć, które były codziennie organizowane, każdy dzień był inny. Tak samo również po przerwie przychodzą chętnie, spotykają się na różnych formach. Spotykają się właściwie to, co jest dla nich najważniejsze. No wiadomo, że książka jest najważniejsza. Preferujemy tu czytanie, różne spotkania, zorganizowane zabawy, gry i zajęcia dydaktyczne. Przyprowadzają dzieci rodzice, opiekunowie, są też dzieci przyjezdne z różnych okolic i również z Polski. I miło spędzają czas. Jedenastego sierpnia w Kętrzyńskim Centrum Kultury ruszyły wakacyjne warsztaty ceramiczne zabawy z gliną. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 10 w pracowni plastycznej. Warsztaty skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. Każdy z uczestników może samodzielnie wykonać naczynia ceramiczne i po wypaleniu zabrać je ze sobą do domu. Ruszył cykl warsztatów ceramicznych, które planowaliśmy wspólnie z panią dyrektor od dawna. Frekwencja dopisuje, robimy proste formy ceramicznej, mamy na celu zaprezentowanie naszej pracowni plastycznej. Oczywiście zajęcia będą odbywały się cyklicznie od września, więc zapraszamy młodzież i dzieci na nasze zajęcia. Na zajęciach uczymy się wyrabiania prostych form ceramicznych, oczywiście bez użycia koła garncarskiego na początku, wyrabiania gliny, docelowo dla starszych planuję wprowadzić wlewki. Także zainteresowanie jest spore, frekwencja dopisuje i mam nadzieję, że będzie tak cały czas. Już dzisiaj o godzinie 21 w amfiteatrze w ramach Mazurskiego Kina Plenerowego będzie można obejrzeć film Ocalony. 15 sierpnia o godzinie 20 na scenie amfiteatru wystąpi Teatr Muzyczny Hals z programem słowno-muzycznym A piosenka za nimi szła. Nawiązuje on do obchodzonego tego dnia Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy cudu nad Wisłą. 16 sierpnia o godzinie 14 w amfiteatrze z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy wystąpi Kijowski Kwartet Hetman. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Trzeciego sierpnia o godzinie 18 w amfiteatrze przy ulicy Kajki odbędzie się Kętrzyński Wieczór Kabaretowy. Na scenie wystąpią kabarety Pod Wyrwi Groszem, Zachodni oraz Świerszczy Chrząszcz. Wstęp 20 zł w przedsprzedaży oraz 30 zł w dniu imprezy. 28 sierpnia o godzinie 20 w Kętrzyńskim Amfiteatrze wystąpią Donatan i Kleo, Bob One i Bas Taipan.
Wstęp 10 zł przed sprzedaży oraz 15 zł w dniu imprezy. Bilety na wszystkie wspomniane imprezy do nabycia w kasie Kina Gwiazda codziennie w godzinach od 14 do 21. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na najbliższy tydzień można znaleźć takie tytuły jak Mały Książę 2D i 3D, Papierowe Miasta oraz Szubienica. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.